Spotkamy się, mam nadzieję, po to, żeby uzgodnić jakby ten obszar, który tutaj jest kontrowersyjny, zdiagnozować, co uwiera, że tak powiem, jedną i drugą stronę, a gdzie można to porozumienie zawrzeć bardzo szybko. No, dzisiaj nie potrafię powiedzieć, czy dojdziemy do takiego pełnego konsensusu, ale ważne, żeby się spotkać i opowiedzieć, też do wiadomości publicznej podać, bo powiedzmy, że podstawowa sprawa to jest dobro pasażera, tak? Dobro użytkownika tej komunikacji. Chciałem podziękować jeszcze raz wszystkim tym, którzy zgodzili się na spotkanie w jednym miejscu. Jestem przekonany i pewny, że przychodzą tam z otwartą pozycją do negocjacji. To znaczy nie w taki sposób, że wyznaczają sobie bariery, za które na pewno nie przejdą, ale obdarzyli siebie nawzajem takim zaufaniem, życzliwością i mam nadzieję, że z tego wyjdzie coś dobrego. Natomiast jeśli nie rozwiążemy nawet wszystkich problemów za jednym spotkaniem, to na pewno powstanie coś w rodzaju takiego zdiagnozowania stanu rzeczy, nie wiem, białej dyskietki czy białej księgi, jak to się mówi, żeby pokazać, na czym polega rozbieżność, na czym polegają różnice w podejściu do tego tematu. Pojawiają się takie głosy, że poseł Wiesław Janczyk włącza się zbyt późno w tą mediację, bo jeżeli chciałby rozwiązać problem, to powinien się troszkę wcześniej włączyć, wtedy, kiedy ten problem w mediach się już pojawił. A z drugiej strony też się takie głosy pojawiają, że oto mamy do wyborów już ten niedaleki kawałek i wtedy stworzona aktywność jest poza. Zarzut naprawdę bezzasadny, dlatego że do wyborów mamy relatywnie daleko, gdyby były w terminie, bo jesteśmy w okolicach połowy kadencji, więc naprawdę ten zarzut uważam za chybiony. Druga sprawa, to nie jest tak, że ja się włączam w tej chwili w ten cały proces, bo proszę zwrócić uwagę, już kilka miesięcy temu, kiedy sytuacja nabrzmiewała, wystąpiłem do ministra infrastruktury z interpelacją. Chciałem, żeby zapanowała jasność w wielu spornych kwestiach, żeby minister wypowiedział się w taki sposób, żeby jakby zdjąć z przedsiębiorców konieczność zamawiania drogich, kosztownych opinii prawnych, zamawiania doradców i tak dalej, tylko żeby była jasna wykładnia nawet tego obszaru, który powiedzmy czasami jest zapisany ustawowo w zbyt skomplikowany sposób albo w kompetencjach tam poszczególnych organów zapisany jest niejasno. I to są jakby dwie odpowiedzi na ten zarzut. To jest obszar kompetencji, w którym decyduje marszałek, starosta i burmistrz, tak? Potem poszczególni wójtowie z terenu, o którym mówimy, z terenu powiatu limanowskiego. Proszę mi wierzyć, ja naprawdę nie chciałem nikomu tutaj ująć jego kompetencji albo wyręczyć go z jego roli. Równie dobrze mógłbym sobie wyobrazić, że będą kierowane pod adresem mojej osoby innego rodzaju zarzuty. No, jestem przyzwyczajony do tego, że w naszej pracy w służbie publicznej wszystkim się bardzo trudno jest sprostać, tak, dogodzić. Nie zakładam, że na pewno, jeżeli braknie dobrej woli, to jakby sama moja postawa wystarczy do rozwiązania całego tego problemu. Nie zakładam i dlatego jakby nie mając tej zarozumiałości w sobie, od samego początku mówiłem jedno, że jeśli któraś ze stron sporu zwróci się do mnie i uzna, że mogę być pomocny, to jestem do dyspozycji.